Serwus, co tam u was słychać, malinowe nosy? Ja korzystając dzisiaj z pięknej pogody i ze słoneczka robię trochę porządku w piwnicy i w garażach i szykuję się do sezonu, który tuż, tuż. I pokażę wam, jak to wygląda. Od razu przy okazji z tyłu tu widzicie malinowóz. Niestety nie wiem, czy nie pójdzie na złom. Olej cieknie i to dość mocno. Może go wezmę na wrak, zezłomuję, bo już nie mam sił do niego. Zobaczymy. Szkoda trochę, no ale cóż. No i jak tu spojrzycie, wyniosę wszystko z piwnicy. Muszę to przejrzeć, pomyć, zobaczyć czego, ile mam. Butelki na cydr i ewentualnie jakieś piwko. Na pewno je napełnię, bo w tym roku mam trochę więcej czasu. I widzicie dużo różnych balonów. 40, 50, 30. Jest tego sporo. Także jak tylko będzie czas, to naprawdę będzie co butelkować i do czego nastawić linka. Tutaj też wam chciałem pokazać przy okazji. Też mam jakieś wiadra i balony, które czekają tylko, żeby je czymś napełnić. Tam też jeszcze 15 i 20. Pod spodem paleta butelek oliwkowych czeka do napełnienia. Jeszcze wam pokażę miejscóweczkę, gdzie chcę to ogarnąć i stawiać te balony puste, ewentualnie później pełne. Jak przejdziemy tutaj do garażu, to tutaj próbuję trochę ogarnąć w tym garażu i chciałbym tutaj zrobić jakieś blaty i tu stawiać część tego, co będę miał. Myślę, żeby tutaj trzymać gotowe wina, już wyfermentowane. Tu w sezonie, jak będzie grzało słońce, będzie ciepło, więc temperatura będzie dobijać drożdże i będę miał pewność, że do butelkowania będą na stawy winy, będzie wino gotowe. Dostałem zaproszenie od winiarza Darka. Zaprasza mnie do swojej piwnicy, chciałby pokazać, jak to u niego wygląda wszystko. Także lada dzień się do niego wybieram, niebawem się powinien pojawić materiał. Także zachęcam do śledzenia kanału. Przy okazji porządku w piwnicy znalazłem kilka balonów z winami sprzed kilku lat, które można już zabutelkować, także zrobię też z tym porządek i przelałem wino z balonu do pojemnika, żeby jeszcze pozbyć się tego osadu, który był na dnie. I mam tu wino porzeczkowe z 2016 roku, także je zabutelkuję też. Tam mam kolejne jeszcze porzeczkowe z 2017, akacjowe bodajże, ryżowego trochę, także zrobię z tym porządek i pobutelkuję je, żeby mieć miejsce na tegoroczne nastawy. Udało się, w końcu, po całym dniu ogarnąłem to, co miałem ogarnąć. Także pobutelkowałem te wina sprzed 2, 3, 4 lat, które tutaj stały w piwnicy i są już na regale podpisane. Tak to teraz wygląda.
Te dwa regały są świeże, więc dziś udało mi się prawie 200 butelek przygotować, zabutelkować, zetykietować, także nie mam już miejsca. No i robi się problem, bo przecież chciałbym coś jeszcze nastawić i zabutelkować przy okazji, także będę musiał pomyśleć o nowym regale albo będę po prostu stawiał te wina, także regały mam pełne. A ja wracam do porządków. Trzymajcie się i do usłyszenia.